Siemanko akwaryści, jesteście na kanale Aquascaping TV. Zapraszam na kolejny odcinek. Sadzimy dziś rośliny. Po raz kolejny rośliny firmy Tropika. Któryś już raz z kolei moje znajomości ze sprzedawcami sklepowymi okazało się bardzo przydatne. Znaczy tam super znajomości. Po prostu koleś mi zamówił rośliny, za które zgarnął kasę, to całkiem sporą kasę. Jakie ja miałem plusy z tego? Kilka. Po pierwsze, te rośliny przyszły na sklep, a ja po telefonie do mnie zabrałem je od razu do domu, co spowodowało, że to zielsko nie trafiło do sklepowych baniaków i nie zostało skażone różnymi chorobami. I na przykład nie zostało skażone ślimakami czy glonami. Więc ja na taki układ zawsze idę z miłą chęcią. No minusy są takie, że tych roślin trzeba zamówić naprawdę sporo. Ale Sławek jest w takim klubie lokalnym, akwarystycznym i my tam sobie właśnie niekiedy zamawiamy takie zbiorcze paczki, a później każdy bierze co jego, rozliczamy się i po sprawie. Następną rzeczą fajną jest to, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykamy się na takim mini targu w takiej knajpie. Tam sobie gadamy i każdy, kto ma na przykład za dużo jakichś rybek, za dużo na przykład jakichś roślinek, idzie do takiego pobocznego pomieszczenia, w którym są grzałki, w którym są oczywiście akwaria, oświetlenie i tam może sprzedawać to, co ma za dużo, a inny może sobie przyjść i sobie kupić. Oczywiście w ramach rekompensaty jakiś tam procent oddaje się właścicielowi, ale to jest naprawdę niedużo. Bardzo fajna sprawa. Kiedyś nawet, jak będziecie chcieli, to mogę zrobić taką mini relację z tych targów, z tej knajpeczki. Jak będziecie chcieli o tym film, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Dobra, zaczynamy sadzenie. Ten film trochę będzie inaczej nagrany niż zazwyczaj. Po prostu nie chciałem się odrywać od pracy, dlatego i tak zresztą, jak się pokazuje, jak sadzi te rośliny, to i tak nic z tego nie widać. Pokażę po prostu rośliny, które posadzę i pokażę miejsca, w których posadzę. Resztę pokażę na sam koniec, może w kolejnym odcinku. Pierwszym zielonym stworzeniem jest wgłębka. To nie jest roślina, to jest wątrobowiec, który jest po prostu bardzo prosty i wdzięczny w uprawie. Drugą rośliną jest mikrozorium. Ja powiem Wam szczerze, niby każdy mówi, że mikrozorium jest prostą rośliną, ale u mnie zawsze w akwarium mikrozorium miało problem, dlatego że po prostu szczyty tego mikrozorium zawsze były jakieś takie przeźroczyste, blade, jakby takie podgnite. Tutaj od razu pytanie do wszystkich fachowców od mikrozorium, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, czy to za mała ilość potasu. Słyszałem, że mikrozorium lubi bardzo dużą ilość potasu. Następna prosta roślina to walisneria. Powiem Wam, ogólnie w tym akwarium wymyśliłem tak, że będą bardzo proste i łatwe rośliny, dlatego że zamierzam tutaj trzymać. Walisneria będzie tutaj z tyłu, z lewej strony. I następną rośliną będzie hydrokotyle trapiritata. Tak to się chyba nazywa. Chyba nie wiem, czy hydrokotyle japan jest całkiem odmiennym gatunkiem. Hydrokotyle wymyśliłem sobie, że będzie z prawej i z lewej strony przed korzeniami. Kolejną rośliną jest Lileopsis brasiliensis. Ta roślina będzie robiła jako taki mini trawnik, ale no nie chcę, tutaj to akwarium ma tak trochę wyglądać tak dziko i ją lekko tak posadzę z lewej strony i lekko posadzę z prawej strony. Nie chcę właśnie, żeby to akwarium tak wyglądało to na takie wymuskane. Następna roślina to krynia. Krynia będzie posadzona w takich trochę odsłoniętych miejscach. Zaraz pokażę, gdzie. Krynia, wydaje mi się, też nie jest jakaś tak super trudną rośliną. Jedna będzie trochę na lewo, a druga będzie w centralnej części akwarium. Kryptokoryny.
to jest ten sam rodzaj kryptokoryn, które miałem kiedyś w poprzednich akwariach. One nie mają takich kolorów jak tutaj na tym zdjęciu, one mają takie kolory bardziej takie fioletowawe. W każdym razie mi się tak udaje wychować te rośliny i ona będzie posadzona na centralnym punkcie pod tylnią ścianą. Kolejna kryptokoryna, ta z tych takich wyższych kryptokoryn, które często są spotykane w akwariach z rybami, które lubią jeść rośliny, ona będzie posadzona z tyłu, z prawej strony. Tutaj się zastanawiałem długo nad tą rośliną Echinodorus. Ja mam tą odmianę taką trochę czerwoną. Echinodorusy to bardzo proste rośliny według mnie. One będą na tylnym planie tam sobie mieszkały w tym akwarium. Tak, gdzie echinodorusy będą mieszkały, to już wiemy, ale co będzie mieszkać oprócz roślin w tym akwarium? Jak myślicie, co do tego akwarium by pasowało? Może skalary? Pływałyby sobie między takimi korzonkami, może jakieś większe stado mniejszych ryb. Może złota rybka, która będzie nam spełniać życzenia. Może jakieś ryby biotopowe, typu gurami. Może na przykład jakiś inny biotop, jak na przykład czarne wody. Też są fajne ryby. A może jakieś inne ryby biotopowe, nie wiem, już sam nie wiem, co tu wsadzić do tego akwarium. Może wsadzę tutaj dwa żółwie takie wodne, które pozjadają mi tą sałatę, którą przed chwilą posadziłem. Może, nie wiem, jakieś giganty krewetki powsadzam tutaj i będą sobie żyły. Jakie ryby tutaj będą pływać? Co tutaj będzie pływać? Napiszcie w komentarzu koniecznie, taka mała zabawa dla Was, zobaczymy kto zgadnie, zobaczymy kto ma akwarystycznego nosa. W dzisiejszym odcinku to by było tyle, zapraszam na kolejny, cześć!